Witam serdecznie naszych panelistów. Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo potwierdzili i przyszli na nasze spotkanie. Spotykamy się 24 maja nie przypadkiem. Specjalnie wybraliśmy tę datę, ponieważ to jest prawie dokładnie na rok przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jak ja bym był NGO-sem i bym prowadził taką kampanię, to bym się zapytał: ludzie, czego wy chcecie od tej Europy? Co was boli? A co Europa powinna załatwić? Cieszyłam się, że spotkam się właśnie z panami posłami, żeby dopytać o te korzyści. Dlaczego warto głosować? Bruksela jest bliżej niż się to komuś wydaje i ona jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Zaczęłabym od tego w ogóle, czym jest ten produkt, który mamy, czym są te wybory do Parlamentu Europejskiego. Co my próbujemy ludziom, przepraszam za wyrażenie, sprzedać? My już mamy fajne hasła, pomysł na jakieś spoty, ale tak naprawdę nie mamy pojęcia, dlaczego ludzie nie chodzą do tych wyborów. Dlaczego taka niska frekwencja, panie prezesie? Jak mówią Amerykanie, to jest pytanie za 64 tysiące dolarów. Chciałbym, żebyśmy wszyscy może porozmawiali o tym, czy istnieją właśnie dobre badania, które by nam pozwoliły zdiagnozować tą chorobę. To jest wielki paradoks wyborów europejskich, że Polacy na tle innych narodów Unii Europejskiej są bardzo proeuropejscy, mają ogólnie duży poziom zadowolenia z tego, co nam daje członkostwo w Unii Europejskiej, ale jak dotąd nie udaje się przełożyć tego zadowolenia z integracji europejskiej na zainteresowanie i udział w wyborach europejskich. Ten, kto wie, jak informować, jak zaciekawić i jak przede wszystkim sprawić, żeby ta kampania była ciut bardziej europejska, tak naprawdę ma świętego Graala. Trzeba ludzi zainteresować tym, co dzieje się w Brukseli i przekazać im najważniejszy komunikat, a mianowicie taki, że właściwie większość decyzji, która dotyczy naszego codziennego życia, w tej chwili nie zapada tu w Warszawie, tylko w Brukseli. A nasz Sejm w dużej mierze tak naprawdę zajmuje się tłumaczeniem tych europejskich ustaw na język polskiego prawa. Im więcej spotkań indywidualnych, rozmów, tym lepiej. I to jest dużo cenniejsze niż rozdawanie ulotek przez cały rok, bo to naprawdę nic nie daje. I ja, ale też liczę, że inni kandydaci do Parlamentu Europejskiego będą po prostu na ulicach i będą zachęcać wszystkich do udziału w wyborach i do głosowania. Może nasi wielcy politycy nie powinni szukać ekspertów z siwymi włosami, mówię to z pełną odpowiedzialnością za mój własny wiek, a może właśnie powinni się zwrócić do liderów tych młodych organizacji. Może tam powinni ich poszukać. Brakuje nam takiego czegoś, co jest dobrze rozwinięte w kampaniach w wszelkich Stanach Zjednoczonych, czyli takiej segmentacji, żeby docierać z różnym przekazem do różnych odbiorców. Organizacje pozarządowe czują to najlepiej, nie muszę do tego przekonywać. Staramy się odpowiadać na konkretne potrzeby, znaczy żeby te nasze działania nie były o wszystkim i o niczym. Jeżeli będziemy się trzymać zasad, na które się zobowiązaliśmy, to nie są trudne projekty. Tam nie ma jakichś dziwadeł, zaskakujących rzeczy. No pytanie jest przede wszystkim to, które powtórzę, to czy nas stać na ten projekt. Wydaje mi się, że zmieniła się trochę taka perspektywa patrzenia na tego rodzaju działania. To znaczy, że jest większe zaufanie, czyli że ten, kto pisze ten wniosek, czy ta organizacja, nie reprezentuje żadnej partii politycznej, tylko jednak jest jakby głosem wyborców, którzy zadają pytanie kandydatom o to, kim są. Już trwają bardzo intensywne przygotowania do tej naszej instytucjonalnej kampanii informacyjnej, przedwyborczej. W kampanii będzie położony nacisk na nie tylko na wzywanie do tego, żeby pójść głosować, bo to ważne, ale będziemy też kłaść nacisk na nowe uprawnienia parlamentu. Będzie ogromny nacisk na media społecznościowe i na dotarcie do młodych wyborców, do first time voters. Kampania się zacznie, nasza informacyjna, na przełomie września-października, tak planujemy, i nie zakończy się wraz z wyborami. Co jest ważniejsze, czy właśnie ten marketing, czy te kampanie czysto edukacyjne? W dłuższej perspektywie w ogóle bardziej efektywne są działania edukacyjne i nie jesteśmy wielkimi fanami Fundacji Szumana wydawania, mówiąc wprost, pieniędzy na plakaty, na billboardy i na
spoty reklamowe. Rola organizacji pozarządowych w podnoszeniu roli dialogu z obywatelami to jest moim zdaniem kluczowa, bo tak naprawdę organizacje to są zorganizowani obywatele, ale to są też zorganizowani obywatele na rzecz innych obywateli. Już tak na koniec bym też patrzyła na te projekty długofalowo, żebyśmy nie myśleli tylko tak, że to jest na 6 miesięcy, czy tam ile jest rok do wyborów. My wychodzimy z założenia, że ta wiedza, którą my produkujemy, jest dosyć skomplikowana i zaawansowana. W związku z tym staramy się dotrzeć do mediów lokalnych, dla których przygotowujemy takie pakiety dotyczące kandydatów w ich regionach, ale też próbujemy to grupować w kwestie, które i obszary, które są kluczowe. I tutaj znów pojawiały się kilka razy wątki dotyczące tego, że trzeba edukować ludzi, czym jest Parlament Europejski i czym się zajmuje. Miernikiem tego, czy to, co robimy, ma sens, czy nie, jest to, że media przestały traktować nas jako, i pewnie wszyscy w organizacjach to wiemy, kiedy przestają o nas pisać, że organizacja zrobiła event, a zaczynają to, co wytwarzamy, traktować jako treść, którą mogą się posłużyć. Dwie rzeczy, które jakbym wydają mi się najistotniejsze, to rzetelnie rozliczyć obecnych posłów, spróbować wskazać obywatelom, na co zwracać uwagę w momencie, kiedy wybieramy ludzi, dlaczego to jest istotne. Jeżeli chcemy wysłać tam swoich reprezentantów, nieważne z jakiej partii, to pytanie, jaki oni mają wpływ na to, co się tam dzieje. W tej chwili to jest trochę tak, jakbyśmy wielką machinę wytaczali do tego, żeby wybrać, kto jedzie do sanatorium. Problem, jaki mamy, to jest ten stereotyp, z którym się boryka parlament, tak? To znaczy banda nierobów zarabiają za dużo pieniędzy, nic kompletnie nie robią i siedzą i się lansują w telewizji zamiast pracować w parlamencie. Mówi się, że takie wybory drugiego rzędu, bo nie powołuje się w nich rządu i że to poczucie, że to są ważne wybory jest słabe. Już tutaj widać, że jest kilka wniosków, tak? Że jeżeli ludzie są przekonani o ważności wyborów, to deklarują udział w wyborach. To teraz kwestia pojawia się taka, jak ich przekonać do tego, że wybory są ważne. Parlament nie jest klubem dyskusyjnym, tylko tak naprawdę 60% naszego prawodawstwa to jest w tej chwili to, co te decyzje, które są podejmowane w Unii. Jak to ludziom przekazać, że to jest ważne, że tam są podejmowane decyzje, że tam trzeba wysłać ludzi, którzy będą podejmowali sensowne decyzje, którzy się na tym znają, którzy będą reprezentować nasz punkt widzenia. Niesłychanie trudne. W Polsce będzie to podnosiło temperaturę sporu politycznego. No i to będzie bardzo praktyczny spór.